Do wykonania pająka to przede wszystkim właśnie ja używam bibuły, można łubin, fasolę, groch, które także barwione były na różne kolory, żeby one jakby dawały tą kolorystykę wnętrzom. Słomę, tak? Słoma oczywiście musi być bardzo dobrze ścięta, żeby nie była połamana, no bo zaraz właśnie może jak pęknie, to nitka szybko wylatuje i zostawia tą przestrzeń między bibułą bądź też fasolą czy łubinem. Kolejne to kordonek, na którym właśnie będziemy nawlekać tą bibułę. I co jeszcze? No i te nożyczki, tak? No i tak jak mówię, głównie to używamy tutaj bibuły. Więc ja generalnie to właśnie od korka odrysowuję, żeby nadać odpowiedni kształt. Później biorę nożyczki i wycinam. Staramy się ją bardzo równo to wyciąć, no bo żeby zachowało swoją kulistą, okrągłą całość. Następnie przed nawleczeniem na igłę to nacinamy krawędzie po to, aby stworzyć taki rodzaj takiego chaosu, troszkę takiego, może powiedzieć, żeby nam tutaj było bardziej tak ładnie, kwieciście, a nie tak sklejone. No i właśnie nawlekam to na swoją tutaj bibułkę. Oczywiście wcześniej użyję słomki. Troszkę przytnę, bo też, żeby te przestrzenie między słomkami nie były aż takie duże. Więc nawlekamy i wciskamy nasz kolor. I powstaje kolejny element naszego, można powiedzieć, łańcucha, jednego z elementów ramienia. No i później, jak to wszystko zamontujemy, wiadomo, że musimy od góry podwiązać, żeby też było utrzymanie. Rozmieszczamy po równej części na kole i od dołu podwiązujemy tym, oto będzie tutaj właśnie do tego robimy ten sznureczek, tę ozdobę, żeby właśnie stworzyć ten środek, który będzie całą konstrukcję tego pająka podtrzymywał. Na zakończenie proponuję udekorować właśnie kwiatami, które będą w miejscu łączenia tego paska, tak, będą elementem zdobniczym. Jak je wykonać? A mianowicie bierzemy bibułkę. Myślę, że troszkę zaginamy, bo ja przynajmniej tak robię ze względu na stworzenie grubszej, mocnej konstrukcji. Można oczywiście skrepiny je wykonywać, ale bibuła też nadaje się jak najbardziej. No i tworzymy taką jakby część cukierkową, tak? Zawijamy, żeby stworzyć nasz kwiatek. Chwila, moment i zaraz będzie właśnie kwiatek taki, aby można było umieścić na jednym z elementów naszego pająka. No i zwijamy. I powstaje nam róża. Takim samym sposobem robi się szyszki do palmy wielkanocnej, tak? Tylko wtedy spiralnie w dół zwijamy. Pająki ogólnie to się mówi, że są różne pajęczaki, tak? Natomiast w kulturze ludowej to są ozdoby, najczęściej właśnie ze słomy, bibuły, niekiedy z elementami grochu, łubinu czy fasoli i podwieszane pod łapem bądź
na środku izby bądź w kącie izby i miał udekorować po prostu wnętrze mieszkalne. Wiemy, że okres świąteczny, bo najczęściej na Boże Narodzenie robiono, później zaczęto już na Wielkanoc i z czasem także na ważne święta rodzinne, przede wszystkim wesele. To były takie okresy, kiedy, szczególnie te okresy świąteczne, kiedy no nie było na zewnątrz kwiatów, była, można powiedzieć, w izbie szaro, buro i ponuro, więc jak teraz mamy okres przed Wielkanocą i wszyscy czynią porządki, sprzątają, gotują i to tak samo właśnie dawniej panie przygotowywały się do tych świąt, między innymi właśnie poprzez wymianę firanek, wykonywano dawniej papierowe firanki, wykonywano bożniczki, czyli takie wycinanki na obrazy, ale także właśnie ażurowe bądź z bibuły pająki. Pająk najpopularniejszy, można powiedzieć najstarszy, to ze słomy. Słoma była dostępna w gospodarstwie i gospodarz mógł łatwo po prostu wejść i sobie ją pozyskać. No i właśnie poprzez budowanie graniasto słupów od największych do najmniejszych tworzyło to taką słomianą, ażurową, krystaliczną przez konstrukcję, którą właśnie podwieszano pod sufitem. Wiadomo, że przez kupywanie gotowych elementów czy jakichś dekoracji fabrycznie wykonanych, to pomniejsza wartość produktu i jakby nie mamy tego świadomości, ile pracy może włożyć twórca ludowy, ile umiejętności musi nabyć, żeby właśnie tą jedną rzecz wykonać, czy ceramiczne naczynie, czy właśnie kwiaty z bibuły, czy chociażby takiego pająka, czy wycinankę, pisankę, tak? I jeśli zajedziemy do twórczyń, do pisankarek, to na pewno chętnie pokażą nam tą umiejętność, bo... One się lubią dzielić. Tak, one lubią się dzielić, a z drugiej strony też one wiedzą, że to jest ta tradycja, tak? Które nabyły od swoich rodziców i kultywują przez całe życie. I tak samo chciałyby, aby to dziedzictwo było kultywowane przez kolejne lata. Warto wracać do tradycji, dlatego że ona jest... Że ona jest fajna, że ona jest piękna, że choć czasami te twórcze działania męczą i tak... bo to jednak trzeba mieć zacięcie i cierpliwość, to daje dużą satysfakcję. Ja na przykład lubię wszystkie rzeczy, które wykonam, rozdawać, bo ja bardziej doświadczam tego samej umiejętności, samego twórczego procesu, niż właśnie, żeby to później u mnie leżało. Kiedyś faktycznie takimi rzeczami się nie interesowałem, nawet mnie jakoś tak wieś niekoniecznie interesowała. Myślę sobie, co tam można robić na tej wsi. Natomiast im bardziej, im częściej spotykałem się z ludźmi, z twórcami ludowymi, słuchałem ich historii i widziałem tą pasję, jaką im towarzyszyła przez wiele, wiele lat, to coraz bardziej otwierało to moje serce na tą twórczość ludową. Takie pająki przed Wielkanocą wieszano w Wielki Czwartek. Wtedy już jakby kończono sam czas zdobienia chaty, dekorowania i porządkowania. No i później już przygotowywano się do gotowania bardziej, przygotowania potraw i święconki wielkanocnej.